Na początku pogratuluję trenerowi Wisły zwycięstwa dzisiaj w tym meczu w Radomiu. Na pewno dla kibiców był to ciekawy mecz, bo wiele się działo, szczególnie w drugiej połowie. I no ja powiem tak, że myśmy przegrali ten mecz w głowach w momencie, gdy Leandro nie wykorzystał tego rzutu karnego, bo to była sytuacja kluczowa. Uważam, że to zamknęłoby mecz i moglibyśmy spokojnie się cofnąć i grać z kontry. No niestety to przeciwnika napędziło pozytywnie do grania, a moich zawodników negatywnie i stąd wzięły się te błędy, po których straciliśmy błędy, bo to błędy indywidualne zdecydowały o tym, że te bramki padły, szczególnie ta druga sytuacja, gdzie no nie wiem, déjà vu, podobnie z Legionowi, o dwóch zawodników zderzyło się przy wybiciu piłki, sytuacja sam na sam, niezgoda z zimną krwią, to wykorzystał. No i niestety trzeba przełknąć tą gorycz porażki. I co tu więcej powiedzieć, na pewno nie jest wesoło przegrywać u siebie, ale mieliśmy wiele dobrych momentów i tak jak przed meczem wspomniałem, ten mecz rozstrzygnie się w głowach, ta drużyna, która bardziej zachowa chłodną głowę, ta drużyna wygra i Wisła dzisiaj tym nad nami górowała, bo nie potrafiliśmy, mając przeciwnika na opadkach, dobić go, a przeciwnik wstał i nas załatwił. Taka jest prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo.